Hej widzowie, mam niestety dla was dzisiaj bardzo przykrą informację, ponieważ wczoraj nagrywałem film i kiedy nagrywałem ten film, action mi skraszował i to się zdarza dosyć często, około 15% filmów mi crashuje po prostu action i to się zdarza i action ma coś takiego jak odzyskiwanie tych filmów, wtedy te filmy są odzyskiwane i wszystko wychodziło w porządku, aż do dzisiaj. Wczoraj, kiedy odzyskiwałem ten film, to wyszedł jakiś dziwny błąd, który pierwszy raz w życiu widziałem, że nie udało się coś tam oprogramowania i po kilku sekundach action się wyłączył, więc nie zdążyłem doczytać. Kiedy włączyłem z powrotem, to już ten film się nie odzyskiwał. I jak zrestartowałem komputer, w sensie wyłączony komputer, poszedłem spać, pomyślałem sobie, że może jak stanę rano, to będzie wszystko w porządku. Niestety nie. Mam tutaj ten film, tutaj jest, znaczy tutaj jest jakby ten film, tutaj jest jeszcze odzyskany ten film w ogóle, więc jakby mam i ten film, i ten film odzyskany. Tylko jak możecie zobaczyć, wszystkie inne filmy, no to jest film, który w tym momencie widzicie, to jest dokładnie ten film. E, wszystkie inne mają takie jakby ekraniki. Na których widać co się dzieje, no niestety te nie mają. I kiedy wejdziemy w właściwości, to widać, że tutaj mamy yy, 763 GB, czyli mają jakąś tam długość, prawda? Plik MP4.mp4 4 .mp4 to jest więc wszystko powinno być w porządku, jednakże kiedy próbuję otworzyć to jest napisane, nie można otworzyć tego pliku, przy czym on może być nieobsługiwany typ pliku, nieprawidłowe rozszerzenie lub uszkodzenie pliku. I każdy program, który mam na komputerze, pokazuje mi coś takiego i najprawdopodobniej właśnie chodzi o uszkodzenie pliku, tylko nie wiem co się właśnie wtedy stało. No niestety dla was to znaczy, że filmu dzisiaj nie będzie, ale to trochę nie ma znaczenia, wiecie w tym wszystkim. Zaraz przejdźmy do tego, dlaczego to nie ma znaczenia. Już wam mówię dlaczego to nie ma znaczenia, w tamtym filmie tak naprawdę połowę tego filmu narzekałem na, te, na to jakie są lagi, spójrzcie dosłownie jak włączę alt to dzisiaj jest dużo, dużo gorzej niż wcześniej, te lagi są po prostu niesamowite, jak przyjrzycie się nim, to jest po prostu chore i... Powiedziałem na tym filmie, że zawieszam po prostu serię, dopóki albo nie wyjdzie Jelly Squid, czyli to jest mod który optymalizacyjny, znaczy w sumie trzy mody optymalizacyjne ra razem. Spójrzcie, po prostu to jest niesamowite. Widzicie to? Widzicie to, co tu się dzieje? Ja rozumiem, że może tam gdzieś świat się ładować, ale to dużo inaczej się świat ładuje. Na pewno takich lagów nie ma. E, my sobie tutaj szukaliśmy dżungli, wyruszyliśmy na wyprawę po dżungle, no i nie sobie się kończyć dużo wcześniej, bo, bo po prostu no nie da się w taki sposób oglądać, przynajmniej tak myślę. O, patrzcie, Mesa tam jest, a to jest druga Mesa, którą spotkałem. Wcześniej też spotkałem Mesę. E, ale w każdym razie, tak, będę czekał, aż albo wyjdzie J-Squid, czyli to są trzy mody optymalizacyjne na fabrykach, które ja mam na 1.16 i wszystko, co graliśmy na 1.16 praktycznie, e, ja ogrywałem właśnie na tych modach optymalizacyjnych. Bo Optifina, nie wiem, czy jest OptiFine na 1.17, ale ja z jakiegoś powodu nie mogę używać Optifina, już to tłumaczyłem. Hmm, spróbuję Erytrom. Dobra, dolecę sobie na ten płaskowyż z elytrą. Kurczę, a wiecie, a szkoda, bo bardzo fajnie mi wyszedł ten odcinek. W każdym razie, no tak jak mówię, napiszcie, czy to jest dobra decyzja, czy żeby zawiesić serię, dopóki nie, że list nie wyjdzie nowy na 1.17. Albo po prostu, jeżeli na przykład w 1.17.2 albo w 1.17.3 te wszystkie lagi zostaną naprawione, to też, na znowu serię, nie ma też problemu z tym. No, to z jakiegoś powodu jest sama dobra FPS, ale nie dajcie się zwieść. To dlatego, że patrzę się w bloki, prawda? Wystarczy że tylko wyjdę tutaj. No właśnie, no właśnie, no właśnie. No, no to to w sumie tyle, co chciałem Wam powiedzieć. Zawieszam tę serię, e, dopóki nie wyjdzie albo Jay Squid, albo e, po prostu jakiś update nie rozwiąże tych problemów. Za tą serię pojawi się albo jedna ze starszych serii, której jeszcze nie dokończyliśmy, tak jak na przykład bez diamentów challenge. Wydaje mi się, że jest nie niedokończony. Wow! Wow, widzieliście to? Czy ja nie dotknąłem tego? I tam jest absolutny what? Rebeka, to nie jest niebieski, to nie jest niebieski, nie? To nie jest niebieski jak Nie, to nie jest chyba niebieski. To jest ten biały czy coś, nie? A, to ten biały. E, eh, lamus. Ale biały są najładniejsze, chyba jak dla mnie. No to cóż, na tle zachodzącego słońca żegnam się niestety z wami. To znaczy, że dzisiaj nie będzie odcinka, ale jutro będzie ultra hardcore. E, no i nie wiem, w piątek ewentualnie pojawi się na przykład bez diamentów czeń czy coś, nie? Trzymajcie się, no i cześć.